uwielbiam, od zawsze marzyłem o tym, żeby zrobić farsę albo komedię i nareszcie mogę. Ludzie się przewracają, zderzają ze sobą, ślizgają, bardzo mi się to podoba. To jest taka typowo komediowa intryga, że po prostu złamacocha się kocha w młodym chłopaku, a on z kolei jej nie kocha, tylko kocha swoją dziewczynę i ona chce się pozbyć tej dziewczyny i różne intrygi, które z tego wynikają. Robimy tą inscenizację na jubileusz Teatru Muzycznego i chcieliśmy, żeby ta inscenizacja też była takim świętem teatru. Więc oprócz tego, że aktorzy i zespół techniczny jakby pokazują sztukę, to jeszcze odgrywają różne śmieszne wypadki, które się mogą zdarzyć podczas sztuki, czyli że prąd wysiadł, albo że aktorzy wpadli na montażystów, albo że montażyści uratowali jakąś tam sytuację bohaterskim działaniem. Przede wszystkim widz przechodzący na ten spektakl usłyszy bardzo dużo, bardzo dobrej muzyki. Porządnie wykonanej przez maestra Pawła Kapułę i tutejszą orkiestrę, muzykę i świetnie zaśpiewaną. Teatr Muzyczny w Gdyni jest zupełnie wyjątkowy, wydaje mi się, pod względem energii, która jest w całym zespole technicznym, jak i artystycznym. Naprawdę wszyscy wiedzą, że tutaj w tym budynku chodzi o spektakl, że spektakl jest najważniejszy.